jedziemy, mam już bilecik. Bilet kosztuje 25 tysięcy szylingów za osobę, dziecko nie płaci. W tym miejscu kupujemy bilecik. Jeżeli jesteśmy rezydentem, no to płacimy oczywiście tylko dychę. No ale 25 dolców za 3 osoby chyba nie jest najgorzej. Zaczynamy. Co jest bardzo ważne, dostajemy przewodnika. Z przewodnikiem ruszamy, który mówi w języku angielskim. Gdzie? Jeszcze nie wiem, bo dopiero ruszymy. Tutaj jest taki parking, więc śmiało możecie się odważyć, żeby tu wjechać, bo ja na początku się troszeczkę bałem, czy do takiego parku w ogóle można wjechać, bo zobaczcie, tam o, jest główna ulica, którą będziecie jechać. Jeżeli jedziecie z Padre Zgrzębiani, no to skręcacie w prawo, jeżeli byście jechali od stąd, no to skręcacie w lewo, właśnie tutaj w tą dróżkę. To nie bójcie się, tam jest taki szlaban otwarty, wiedzcie, bo tutaj jest parking. Tam się idzie o tej budki, tam się kupuje te bileciki, 25 tysięcy, pamiętajcie, szylingów i dostajemy przewodnika. Gdzie ja idę? Nie wiem. Czekam na razie. Pamiętajcie, że tych małpek się nie karmi owocami, bo one owoców nie jedzą. Same liście i takie inne roślinki, ale owoców one nie jadają. Żeby wam nie przyszło do głowy ich karmić, ok? Zobaczcie, jak się fajnie bawią. Te małpy występują tylko i wyłącznie tutaj na Zanzibarze. Ona ma owoc silny, wiesz? Ja nie mam. Ty nie masz tego. Małpa nie strasznie. Co ty, matko? They eating fruit, but only unripe fruit. All right. Yeah, the fruit inside has a seeds, semina. Yeah. They so they only eat only that, but not like liście. Yeah, liście. Liście, ugel. Mm-hmm. Yeah, and they also they eating such as young buck trees. Young buck, yes. To łupkę, nie? Jak się nazywa? Korę, tak? Mm-hmm. Because this is a vegetarian animal. Yes, exactly. Yeah. They are very active. They are more active because they don't care for us. Yeah. They are very friendly. They use to people very well. So that's the boss, yeah? Which one? Yeah. That is the boss. To jest szef wszystkich małpek tutaj. Tej tutaj malutkiej kolonii. No jak słyszeliście, małpki te występują tylko na Zanzibarze. Możemy je spotkać w tym lesie, w innych częściach Zanzibaru, no ale tutaj wiadomo jest ich najwięcej, bo to jest ich naturalne środowisko. Again? Bolshaya. Bolshaya. Yeah. Is she, but is big. Yeah, she is. Bolshaya. Dziewczynka. Nie no, czyli tak jak mówiłem, one nie jedzą owoców, mogą na przykład z owoców wydobywać pestki i się karmią pestkami. Liście jedzą, no i oczywiście z takich drzewek sobie biorą. Korę, tak? Kora to się nazywa? Teraz trafiliśmy, tutaj w ogóle jest bardzo dużo osób, więc trafić na to, żeby nikogo nie było, jest pewnie ciężko. Natomiast należy zachować jakąś tam szczególną uwagę, żeby być cicho, nie hałasować. Wiadomo, zdjęcia można robić. Jeżeli małpki do was podejdą w takiej pozycji, można powiedzieć, agresywnej, obronnej, bardziej nie agresywnej, obronnej, bo to my jesteśmy intruzami, jak zawsze powtarzam,
naturalnym środowisku kogoś, no to trzeba po prostu krok do tyłu, zrelaksować się, odejść, nie drażnić, nie? Bo po prostu możemy trafić na małpkę, która broni swoich małych dzieci. Ale w takiej sytuacji, jak tutaj widzicie nas na filmie, no to nie ma najmniejszego problemu. One się bawią, one się cieszą. Ponoć się nie boją, bo są przyzwyczajone. To dziwić nie może, bo ludzi jest mnóstwo. Małpko. O, uciekła. I jeszcze bardzo ważna rada. Tutaj warto przyjechać z samego rana lub późno po południu, bo w południe nie zobaczycie wiele małp, bo one się chowają. One teraz właśnie się bawią, jedzą śniadanko, a później jak się robi gorąco, one się chowają w takich częściach lasu, koronach drzew, żeby im po prostu było chłodno. Więc przyjedźcie tutaj sobie zaraz po śniadanku, tak żebyście po prostu zobaczyli ich bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chcecie się zapytać, czy są tu komary, nie wiem. Nie powiem, że są, czy nie są, bo po prostu teraz ich nie ma, ale czy ogólnie są tu komary, ciężko mi stwierdzić, zaraz zapytam tego pana. Ale Aga się wypsikała takim specyfikiem. Także idę blisko niej, bo ja się nie psikałem. O, kolejne małpki. Czyli jeżeli jest tutaj pora deszczowa, to wtedy jest dużo komarów, no to wiadomo, bo pada i wiadomo dlaczego. Ale tak jak teraz, na przykład grudzień, styczeń, lato w pełni, komarów nie ma. Gecko. Jaszczurki. Jaszczurka jest different. Gekon to gekon. Gekon and jaszczurka is different. Gekon to gekon, jaszczurka to jaszczurka. I show you jaszczurka. Proszę pani. Okay, you show me jaszczurka. Okay. Też tego niedawno jeszcze nie wiedziałem. That one is gecko. Też wam się przyznam, więc nie byłem lepszy. O, i mróweczka. Gekon różni się tym, że ma troszkę koło łapek taką błonę. Jaszczurka nie ma. Różnią się też kolorem. O, jaka jaszczurka. Ta. Come to see Platina Lisa. Oh, it's gone. Sorry. They are living inside of the hole. They're making hole. Nie pokazuję. Jest poranek, około godziny 10. Jeżeli zapytacie, czy jest tu gorąco, to zobaczcie nią moją koszulkę. Jest gorąco. Parno. Parno, nie gorąco. Właśnie tu jest przyjemny chłodzik, ale jest parno. Pan mówił, że im głębiej w las, tym bardziej wilgotno. Tak, im głębiej w las, tym bardziej wilgotno. No my idziemy głębiej w las. Zdjęcie tego nie oddaje, ale jest piękne. W ogóle ten las jest piękny, patrzcie jakie paprocie. Wow. Powiem wam, że kurczę, lubię tak dobrze wydane pieniądze. Wow. Ja w ogóle, jak wiecie, pewnie widzieliście na moim kanale. Dobrze kochanie, będę cichutko. Widzieliście na moim kanale, to często z Melcią chodziliśmy po lesie, tutaj w Polsce u nas mamy też piękne lasy. Dobrze, ale tutaj jest po prostu magicznie. Magicznie. Nie byłem jeszcze w tropikalnych lasach, więc do tego też się tak zachwycam. Patrzcie, jakie piękne paprocie. Jest bardzo dużo drzewa baobab. Bardzo dużo. One też są piękne. Palm oil. Palm oil. Swahili name called him Chikichi and scientific name LSC Guinnessis. 21 metrów może osiągnąć to cudo. 21 metrów. Sorry, że tak trzęsę, ale mam dzidziusia na rączkach małego, takiego małego dzidziusia. Yeah. Mhm. No powąchać wam nie mamy jak dać. To drzewo daje takie owoce jak ananas, tylko że są niejadalne dla człowieka, mogą jeść je tylko zwierzątka, na przykład świnki. Bardzo ostre ma tutaj zakończenia, bardzo, bardzo ostre. Tutaj lokalni mieszkańcy produkują z tego również czapki przeciwsłoneczne. Taka ciekawostka.
drzewa robi się olej palmowy. O. Jakby ktoś się pytał, powiem wam, że jeszcze raz to powtórzę, warto tutaj przyjechać. Naprawdę warto. O, w tej dziurze żyją duże kraby. Jakbyście się pytali, co tu chodzi? Tu chodzi duży krab. No duże, wiecie? Takie na wielkość mojej pięści. No to muszą być potężne. Zobaczcie te piękne drzewa. Nazywają się Red Mahogan. Ale są naprawdę tak wyjątkowe. Nie wiem, czy oglądaliście. Na pewno oglądaliście Awatara. To mi się kojarzy właśnie z takimi drzewami. Z takimi widokami. Jak z innej planety. Oj, pięknie. Teraz już wiem, że na pewno chcę pojechać do jakichś lasów tropikalnych innych. Bo tu jest po prostu magicznie. Magicznie, popatrzcie. Pięknie, prawda? A to jeszcze nie koniec. Wow. Przyjedźcie tutaj. No i jesteśmy w lesie mango. Tu są takie bagienka. Tutaj żyją kraby. Idziemy po takiej kładce. Może jak mi się uda kiedyś złapać. A, takie malutkie tu są. Takie inne niż te, co mamy na plaży. Ale pięknie. Ten las się nazywa mangrove. Drzewa takie tutaj, jak widzicie. Popatrzcie. Dużo wody. Mangrove. Wam się dogram, na koniec właśnie montuję ten film, a nie powiedziałem o dwóch ważnych rzeczach. Zaraz niedaleko obok tego lasu, jednego i drugiego, są żółwie, żółwie lądowe, żółwie morskie, motyle. Tam możecie sobie po prostu też pójść. Ja ze względu na to, że byłem z młodszą córką, no to już to byłoby za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Ale wy możecie spokojnie sobie odwiedzić, że jesteście ze starszymi dziećmi lub psami. To raz, takie żółwie kosztują około 10 tysięcy wejściówka. Ja wam to pokażę również na moim kanale, bo jutro tam się wybieram. Zrobiłem sobie po prostu dwa osobne tripy, ale spokojnie można to zrobić w jeden dzień. I co ważne, również chcę wam przekazać, że na taką wycieczkę tutaj można pojechać samemu, wynająć sobie samochód i się tam udać, lub po prostu na pewno z hotelu będą wam proponować, tylko pewnie będzie to dużo droższe niż tak jak ja zapłaciłem 25 tysięcy szylingów, czyli około 12 dolarów plus paliwo w okolicach, nie wiem ile mógł mnie kosztować. Jechałem tam pół godziny, więc tak to wygląda. Możecie sami tam pojechać, nie bójcie się tego, wszystko można samemu zorganizować. Też przewodnika dostaniecie. Zdrówka.